W 2003 roku powstało Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo, którego celem jest integracja lokalnej społeczności, poprawa bezpieczeństwa oraz przede wszystkim stworzenie ze Spychowa atrakcji turystycznej. Magnesem przyciągającym gości ma być fikcyjna postać z lektury szkolnej. Nasza oferta do dzieci, młodzieży to jest wszystko związane z Jurandem, czyli menica, jakieś szkolenia ucznicze, walki rycerskie, stroje, zespół muzyki dawnej. To wszystko kręci się tak jakby wokół sienkiewiczowskiego Juranda. Od 10 lat w miejscowości odbywa się przemarsz Juranda ze Spychowa, który powraca ze Szczytna, gdzie bracia zakonni okaleczyli go za śmierć rycerzy krzyżackich. Oprócz inscenizacji na turystów oraz mieszkańców czekają średniowieczne atrakcje. To tutaj można podziwiać walki rycerskie czy wybić średniowieczną monetę. Z roku na rok oferta stowarzyszenia powiększa się. My chcemy stworzyć produkt turystyczny taki, bo Spychowo jest miejscowością turystyczną i chcemy tym turystom coś dać. Jak do tej pory nam się to udaje, bo na tę imprezę powrót Juranda do Spychowa przyjeżdża coraz więcej ludzi. Niektórzy planują sobie urlop już na ten czas, bo wiedzą, że jest to druga sobota lipca. Kogo zafascynowała postać Juranda ze Spychowa z powieści Henryka Sienkiewicza, powinien przyjechać do tej małej miejscowości i zapoznać się bliżej z działalnością Stowarzyszenia Przyjazne Spychowo.